Witam kochani serdecznie, witam. Robię jak najlepiej, żeby wam pokazać, no ale nie wiem na ile to będzie możliwe, słuchajcie. Jadę do pewnego sklepu. No i mówię, powiem kilka słów na temat, który zaczęłam wczoraj o tym mówić, kiedy nagrywałam film dla wszystkich patronów i powiedziałam, że rozwinę temat podróżowania. Ale nie tyle samego, okej, jadę na wakacje i będą one na Majorce albo gdziekolwiek indziej. A tam jadą znajomi, a to już wszyscy byli, tylko jeszcze myśmy nie byli z mężem, to i dziećmi do wakacje. No, nie o tym ja chcę mówić. Nie o tego typu podróży. Jeśli ja mówię o tym, że gdzieś człowiek naprawdę ma ochotę być za wszelką cenę, ciągnie go, jak mnie ciągnęło na Hawaje, to oznacza, że byliśmy kiedyś częścią tego miejsca. Na przykład ja czułam po dwóch pobytach na Maui, że mnie ciągnie z powrotem, tak? 3 lata się opierałam i w końcu na tą nową energię i na otwarcie pierwszej kapsuły czasu na Maui. Widzicie, tak to się stało, że musiałam tam być. I całe szczęście, że posłuchałam. W momencie, kiedy tam się znalazłam, od razu nam było powiedziane, że jesteśmy Lemurianami sprzed 26 tysięcy lat. Byliśmy uzdrowicielami i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście pochodzimy od Pleiadianów, którzy teraz mieszkają na górze Shasta, gdzie ja tam byłam. Tam mnie ciągnęło z kolei, ponieważ znowu byłam ich częścią. Jak ja jechałam, to ja przecież już przed wyjazdem głośno mówiłam, że ja jadę do swojej rodziny. To jest moja duchowa rodzina. To są moje korzenie. Więc kiedy znalazłam się na Maui, wręcz ten z wypożyczalni samochodów spojrzał na mnie i mówił welcome home. Watch out, vehicle stopped on shoulder ahead. Ale tak jak to było powiedziane, to aż mi włosy się zjeżyły, stanęły na głowie, bo uderzyło w samo serce. Witaj w domu, Grace. No i zobaczcie, że dopiero tam zupełnie się otworzyło. Na dary, na talenta, które ja zawsze miałam. I gdzieś to tam robiłam na małą skalę dla siebie. Ale dopiero tam uaktywnione z tą nową energią, w tym starym miejscu, w starym domu sprzed 26 tysięcy lat, kiedy ja poczułam, kim ja jestem, co ja zawsze robiłam i żeby zacząć to robić publicznie. Nie zapominajcie, że teraz jest coraz łatwiej otworzyć się na to, kim się jest, ale kiedyś nie było to takie proste i naprawdę wymagało dużo odwagi. Ale energia była silniejsza niż opór. W ogóle nie wchodził w grę. Kiedy byłam w Sedonie, w Arizonie, aż trudno mi było stamtąd wyjechać, żeby nie nadchodzący dzień matki, to bym pewno i została dłużej, ponieważ ma dużo vortexów, czyli tych miejsc, gdzie człowiek natychmiast odzyska dar wiedzy, gdzie jest, kim był i teraz zacznie robić, co powinien robić. A jeżeli nie, to coraz bardziej się męczyć. Więc co ja zrobiłam? Zajechałam, kupiłam fajną koszulkę i od razu siadłam do czytania z kart angielskich. Pamiętam, to chyba był na miesiąc następny, ponieważ ja byłam w maju, to pewno był na miesiąc czerwiec 2014, tak podejrzewam. Więc chcemy być w takich miejscach, chcemy, żeby ta pamięć nam wróciła, kim my byliśmy przez wiele lat. Ja
naprawdę mam ochotę zrobić coś w Sedonie, może w październiku, bo to akurat idealnie, tam ciągle cieplutko, ale nie jest już tak strasznie gorąco jak latem. I dobrze by było sobie właśnie urządzić tam, w tych vorteksach, w tych miejscach i medytacje, i spotkania, żeby odnaleźć to, kim naprawdę jesteście, kochani. Tak ja siebie odnalazłam. To nie to, że się nauczyłam czegoś nowego. Ja po prostu, dany był mi dar przypomnienia, kim ja zawsze byłam. Tyle żyć, kim ja byłam. A poza tym, jako człowiek z przyszłości, że ja jestem bliska Plejadian, że ja się nie boję żadnego UFO. Wiem, że nie ma przyczyny po temu i to, co ludzie ze strachu opowiadają, no to zupełnie, zupełny bełkot. Jeżeli się boimy, tylko te złe siły do nas przyjdą. Jeżeli kierujesz się miłością i czystym światłem, nie musisz się bać złych UFO, nie musisz bać się niczego. Pamiętaj, twoje światło jest silniejsze niż cokolwiek innego, co istnieje. Prawdziwe światło, czyste, to czysta, bezwarunkowa miłość, która zawsze zwycięży, która króluje po tamtej stronie, w każdym innym wymiarze i szczerze mówię, w każdym innym miejscu. To my jesteśmy tu na ziemi z tą wolną wolą właśnie, tym kim jesteśmy, słuchajcie. Trzeba trzymać się dobrej strony, prawdziwej, prawdziwego siebie, żeby odnieść sukces i żeby być naprawdę szczęśliwym, szczęśliwym. I to jest nasza intencja 11.11. Jesteśmy sobą. Wiemy, w którą stronę idziemy i działamy na rzecz nie tylko uczynienia siebie szczęśliwym, ale także działamy na rzecz innych ludzi jako humanitariści, jako światło, które świeci jak w latarni, jako anioły ziemskie, które chcemy pomóc ludziom, zwierzętom, przyrodzie, wszystkiemu temu, co, kochani, istnieje. Także buziaczki, uściski.